Dzień dobry, kochani. Tak jak opowiadałam ostatnio, wstaję między 5 a 5.30, ubieram szlafrok i udaję się na 15 minut do łazienki. Dzień zaczynam od umycia lub uczesania włosów. Tak naprawdę myję je co 2-3 dni, także teraz wyglądają ok, więc je przyczeszę i zwiążę. Następnie przemywam twarz wodą i używam emulsji Cetaphil. Osuszam twarz wacikiem i daję twarzy wyschnąć, myjąc w tym czasie zęby. Następnie pod oczy co drugi dzień kładę płatki żelowe. Fajne rozwiązanie, trzymam całe opakowanie, 60 sztuk w lodówce dla lepszego efektu, no i całość starcza mi mniej więcej na 2 miesiące. Następnie na problematyczne fragmenty nakładam krem La Roche-Posay Effect Lard Duo, do którego wróciłam po latach. Tak naprawdę dawniej to był hit YouTube'a. Myję się, przebieram i idę do pracy. Jak jesteśmy już w temacie kosmetyków, to polecam Wam sprawdzać ich ceny online. Często są one dużo niższe niż w stacjonarnych drogeriach. Ja swoje kosmetyki kupiłam na Allegro i tam w dziale Uroda macie naprawdę szeroki wybór produktów w dobrej jakości. Codziennie przed snem ogarniam swoje biurko, żeby miło było mi zacząć rano dzień. Ponieważ nie umiem pracować przy dźwiękach kawiarni ani żadnej muzyki, w której ktoś śpiewa, po prostu włączam sobie muzykę do medytacji i pracę zaczynam od sprawdzenia planu dnia i ewentualnego dopisania jakichś zapomnianych zadań. Rano staram się zrobić na komputerze rzeczy, nad którymi nie umiem się skupić w ciągu dnia, gdy inni ludzie są online. O 5 czy 6 rano nikt nie pisze do mnie na Messengerze ani na maila. I teraz o poranku skupiam się głównie na pisaniu książki. Ostatnio testuję też pracę w systemie Pomodoro. Dzieli ona czas pracy na określone bloki skupienia i przerwy, ale myślę, że o tym opowiem Wam w innym filmie, kiedy bardziej już to przetestuję. Ponieważ śniadanie jem później z całą rodziną, gdyby dopadł mi jakiś poranny głód, mam zawsze przygotowaną jakąś małą przekąskę. Śniadanie jem zwykle około 7-8 rano, czasami jemy go całą rodziną, ale zwykle czekam na Antka, aż wstanie. Potem myję naczynia, wietrzę mieszkanie, chowam łóżko i wstawiam pranie. Od takie obowiązki pani domu. Staram się rano zrobić szybki, codzienny makijaż, żeby w miarę wyglądać. Ogarniam toaletę Antka, przebieram go i około 9 rano jesteśmy razem gotowi na wspólny dzień. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście nie zapomnijcie kliknąć czerwonego przycisku. I oczywiście zapraszam Was do opisu pod filmem, tam znajdziecie wszystkie linki, jakie by Was interesowały. Do zobaczenia, pa pa! Yeah.